witajcie w kolejnej odsłonie Gwiazd na wyciągnięcie ręki. Właściwie to powinienem powiedzieć witajcie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że będzie o ramionach spiralnych wokół protogwiazdy G358-MM1. Proszę Państwa, radioastronomowie toruńscy badają wszechświat, analizując promieniowanie maserowe. To promieniowanie najczęściej jest uwalniane wokół młodych gwiazd, z ich otoczek. Okazuje się, że tajemniczą rzeczą jest powstawanie masywnych gwiazd o masach powyżej 8 mas Słońca. Są różne modele tego, jak powstają takie gwiazdy, a właściwie protogwiazdy. Wszystkim powszechnie wiadomo jest, że takie protogwiazdy powstają z dysku akrecyjnego, dysku protoplanetarnego, który się zapada. No tak, ale czy jest to wystarczający proces, aby powstały aż tak masywne gwiazdy, które mają masę powyżej 8 mas Słońca? Wszystko wskazuje na to, modele też to pokazują, że te najbardziej masywne gwiazdy powstają nie w akcie ciągłej akrecji, ciągłego spadku materii z protodysku protoplanetarnego do wewnątrz, ale są to takie też akcje jednostkowe, które są, można powiedzieć, akcjami specjalnymi. Są to takie akty szybkiego spadku. No i cóż, udało to się zaobserwować toruńskim radioastronomom, którzy współpracowali oczywiście z innymi ośrodkami zagranicznymi. Udało się wykryć ramiona spiralne, aż 4, wokół protogwiazdy G358-MM1. I to jest, proszę Państwa, fantastyczny dowód na to, że właśnie masywne gwiazdy powstają w takich dość niestabilnych warunkach, bo właśnie ta niestabilność powoduje to, że ta akrecja jest skokowo napędzana podczas takiego szybkiego spadku materii na protogwiazdę. To, co się wydarzyło, proszę Państwa, to jest fantastyczne zjawisko, które można było zaobserwować dzięki wymuszonej akcji maserowej, wymuszonej poprzez falę ciepła. Kiedy materia spada w dysku akrecyjnym, protoplanetarnym, te grudki po prostu się rozgrzewają. No właśnie, podgrzewają się wewnętrzne części dysku protoplanetarnego, ale te wewnętrzne, rozgrzane części powodują, że podgrzewane są coraz to bardziej zewnętrzne części dysku i rozchodzi się taka fala ciepła. Ta fala ciepła energii po prostu wymusza akcję maserową w coraz to bardziej zewnętrznych warstwach dysku protoplanetarnego. Dzięki temu, obserwując spektroskopowo, mapując taki dysk, można się dowiedzieć, jak on jest zbudowany. No i co się okazało? Udało się wykryć wokół G358-MM1 aż 4 ramiona spiralne, które napędzają akrecję, które powodują, że skokowo wzrasta masa tej centralnej gwiazdy. Dodatkowo, proszę Państwa, warto też zaznaczyć, że no, podobne rzeczy działy się 5 miliardów lat temu, kiedy powstawało nasze Słońce. Było wtedy protogwiazdą, oczywiście nie tak masywną. Tam nie było takich niestabilności, tam materia była akreowana w sposób ciągły, ale powolny. Proszę Państwa, badania toruńskich radioastronomów i nie tylko, bo w innych ośrodkach też są badania, które mają na celu wyjaśnienie, jak powstają gwiazdy. One są bardzo ważne, ponieważ no, uczymy się tego, w jaki sposób powstają różne typy gwiazd. W przypadku mniej masywnych gwiazd no, nie mieliśmy problemu, natomiast w przypadku bardziej masywnych przewidywania mówiły o niestabilnościach, o tym, że ta akrecja ciągła, powolna, systematyczna jest niewystarczającym procesem do tego, żeby powstały aż tak masywne gwiazdy. No i astronomowie zastanawiali się, co się dzieje, jeżeli nie potrafimy wyjaśnić, skąd biorą się tak masywne protogwiazdy, bo ten proces akrecji materii jest zbyt wolny, to skąd w takim razie mamy tak masywne gwiazdy? Przecież obserwujemy je. No i te obserwacje, o których właśnie mówię, które dały możliwość wytworzenia takich pięknych map dysku protoplanetarnego wokół G358-MM1, pokazującego ramiona spiralne, to jest naprawdę duży przełom w naszym rozumieniu Wszechświata i tego, jak powstają gwiazdy. Patrzcie Państwo w gwiazdy, podziwiajcie ich piękno, ale próbujcie też dowiedzieć się, jak to po prostu działa. Albo odpalcie kolejny odcinek Gwiazd na wyciągnięcie ręki, no bo my dla Państwa na pewno te informacje będziemy tam zbierali. Do zobaczenia.